Miejska Komenda Policji na podstawie analiz stworzyła program bezpieczeństwa ruchu pieszego. Komenda stworzyła nowy program mający na celu właśnie bezpieczeństwo pieszych, zwiększanie ich bezpieczeństwa. Czy może Pan opowiedzieć o tym programie? Dokładnie tak. Komenda Miejska Policji, wychodząc naprzeciw wszystkim zagrożeniom, które możemy napotkać na polskich drogach, sporządziła taką analizę wypadków drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych. W trakcie tej analizy ustalono, że no niestety mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. I policjanci, aby przeciwdziałać tym zdarzeniom, aby ograniczyć te zdarzenia, w konsekwencji wyeliminować je całkowicie, stworzyli taki miejski program poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego. Na podstawie analizy wytypowano miejsca zagrożone właśnie zdarzeniami z osobami pieszymi i policjanci, jak również i strażnicy miejscy, którzy pomagają w realizacji tego programu, są kierowani do pełnienia służby i do reakcji na takie wykroczenia właśnie w miejscach zagrożonych. Są to przejścia dla pieszych, są to skrzyżowania, są to miejsca placówek oświatowo-wychowawczych. Wszędzie tam, gdzie ta migracja osób pieszych jest duża, a tym samym kierujący mogą no niestety nie zwracać uwagi takiej pełnej dla tych pieszych. Tam właśnie są przesyłane patrole ruchu drogowego i straży miejskiej, żeby eliminować właśnie takie negatywne zachowania kierujących. Program wraz z chorzowską drogówką realizuje Straż Miejska. Straż Miejska razem z policją bierze udział w akcji zwiększania bezpieczeństwa pieszych. Jakie są zadania Straży Miejskiej właśnie w tej akcji i w całym tym programie? Jak już Pani powiedziała, dzisiaj współpracujemy z Komendą Miejską Policji. Dbamy o to, aby ruch pieszych odbywał się w sposób bezpieczny, czyli głównie zwracamy uwagę na przejścia dla pieszych oraz użytkowników pojazdów, którzy no niestety, ale parkują w pobliżu przejścia dla pieszych, co utrudnia tym pieszym poruszanie się przez drogi. Dzisiaj skupiamy się na tym, aby właśnie ci kierujący, którzy już pozostawili samochody, no zakładamy te blokady niestety i podejmujemy czynności, wyciągamy konsekwencje od kierujących, aby na przyszłość już tego typu wykroczeń nie popełniali. Jeżeli kierowca jest przy pojeździe, jakie jest zachowanie? Jeżeli nie ma, też co należy zrobić? Jeżeli kierujący jest na miejscu, jest przy pojeździe, wtedy podejmujemy czynności, tutaj albo karamy kierującego, albo grozimy palcem i pouczamy. Natomiast jeżeli kierujący jest pojazd, nie ma kierującego, wówczas zakładamy blokadę na koło oraz taką naklejkę informacyjną na szybę. Tam znajdują się informacje z numerem telefonu oraz adresem. Jeżeli już się pojawi, gdzie powinien się udać lub przedzwonić w celu zdjęcia takiej blokady i podjęcia dalszych czynności, oczywiście związanych z wykroczeniem. My mieliśmy okazję z kamerą przyglądać się akcjom służb. Nie wiem, no parkuję tu, bo niestety sklep zaopatrzam jajkami, no i co mam zrobić, nie mam stanąć. A zgadza się Pan z tym, że to niebezpieczne dla tych pieszych, którzy tutaj chodzą 2 metry za Panem? No jest to niebezpieczne, zrobiłem to na 5 minut praktycznie, ani nie, no błąd. Następnym razem już Pan tak nie stanie. Na pewno.